W poprzednim odcinku mówiliśmy o cenie, mówiąc o cenie rynkowej, czyli takiej cenie, przy której jest dokładnie tyle samo chętnych do kupienia towaru, jak i tych, co chcieliby ją sprzedać. No i tam podobno było to niejasne, przynajmniej tak wiedzą niektórzy, więc może jeszcze raz. Jeżeli ja produkuję buty, których cena rynkowa, jak potem ustalimy, wynosi około 100 zł, ja mogę zacząć je sprzedawać po złotówce, no to sprzedam natychmiast 10 tysięcy par w ciągu paru godzin, bo jak ludzie się zwiedzą, że są po złotówce takie buty, to kupią na tych, co im niepotrzebne, to kupią za złotówkę, podarować komuś, cisnąć kogoś butem, no, za złotówkę kupić buty, to jest fajnie. Jeżeli ustalę cenę 10 tysięcy od pary, no to może sprzedam jedną takiemu nowemu ruskiemu, jak znacie Państwo ten dowcip, jak nowy ruski rozmawia z drugim nowym ruskim na przyjęciu w Sankt Petersburgu i mówi: patrz, widzisz tę muszkę? Kupiłem ją w Nowym Jorku za 10 tysięcy dolarów. Ty głupi, ja taką samą kupiłem w San Francisco za 15 tysięcy dolarów. Otóż ludzie mogą mieć różną użyteczność. Są ludzie, którzy mają właśnie taką użyteczność, że im drożej kupią, tym lepiej, żeby się pokazać, takie poczucie, co drugiego kupili. Oczywiście z taką użytecznością, która nie pasuje do pieniędzy, daleko się nie pożyje w realnym życiu. No ale jak kogoś stać, to w drobnych rzeczach może taką użyteczność sobie wykazywać, że dla niego lepiej jest wydać 1500 niż 1000. Ale w każdym razie wiele tych butów nie sprzedam, takiego jednego wariata znajdziemy, czy dwóch. No i, ale jeżeli cena będzie już nie 1000, ale będzie załóżmy 500, no to już może parę osób kupi, prawda? Jak cena będzie 200, no to już kupi kilkadziesiąt osób. Jeżeli cena będzie 110, no to prawie wszystkie sprzedam. I ostatnio od dołu, jeżeli cena będzie rosła z tej jednej złotówki do 10, 50, 70, no to ilość chętnych raptownie zacznie spadać. No i gdzieś tak jest taki punkt, no właśnie ustalmy, że to jest 100 zł, jest taki punkt, przy którym się sprzeda dokładnie tyle samo butów, ile jest chętnych. I to jest właśnie cena rynkowa. Ta cena jakoś oczywiście zmienia. Nie ma czegoś takiego jak stała cena rynkowa. Na przykład cena mieszkania wynosi, załóżmy, w danej okolicy 6 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ale jeżeli pojawią się nowe, atrakcyjne samochody, ludzie rzucą się kupować te atrakcyjne samochody, mniej ludzi kupi te samochody, mniej ludzi kupi mieszkania, bo wydadzą pieniądze na samochody i cena mieszkań zacznie spadać. Rynkowa cena zacznie spadać, bo im mniej jest chętnych do kupienia, tym bardziej ta rynkowa cena spada. To, co powiedziałem, jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że gospodarka są połączone, to jest zbiór naczyń połączonych. To nie jest tak, że cenę jednego towaru się ustala osobno. Nie. Cena jednego towaru zależy od ceny innych towarów, prawda? Od atrakcyjności, załóżmy, przyczep samochodowych, których część ludzi może sobie kupić zamiast mieszkania, prawda? Ale również od rzeczy całkowicie niezwiązanych. Na przykład się pojawiają atrakcyjne wycieczki za granicę i część ludzi może sobie kupić wycieczki zagraniczne, odkładając w czasie kupno mieszkania. Pamiętam moje zdumienie, jak stwierdziłem kiedyś za ciężkiej komuny, gdzie odkopałem tam dane statystyczne z krajów innych, też trzeba do GUS-u pójść, bo to było niby dostępne, ale tak nie zawsze. I stwierdziłem, że w Portugalii ludzie mają większe mieszkania niż w Ameryce. No, mają większe, bo oni bardziej sobie cenią mieszkania niż załóżmy samochody, a Amerykanin woli mieć mniejsze mieszkania, żeby w rodzinie były 3 czy 4 samochody. Mąż ma, żona ma, dwóch synów też mają swoje samochody i oni wolą mieć te 4 samochody, a mieć mniejsze mieszkanie. I nie ma czegoś takiego, jak ktoś wam powie, że istnieje obiektywna potrzeba mieszkań. Czegoś takiego nie istnieje. Jeżeli wam ktoś mówi, że w Warszawie potrzeba 100 tysięcy mieszkań, to on mówi bzdury. Nie ma czegoś takiego, jak obiektywna potrzeba mieszkania. Jest to po prostu ta cena, ta potrzeba jest wyznaczana przez inne potrzeby, przez ilość pieniędzy. Jeżeli w ogóle kraj zbiednieje, to potrzeba mieszkań jest. Jeżeli powiemy, że mieszkania są za darmo, no to oczywiście każdy chce mieć mieszkanie 1000-metrowe z basenem. Także nie ma czegoś takiego jak obiektywna potrzeba. Coś takiego nie istnieje i to jest bardzo ważna nauka z tego, co mówię.
A teraz wracając do... Dlatego to jest ważne, bo wam co chwila wam wmawiają różni uczeni, że oni właśnie obliczyli, że w Warszawie potrzeba tyle, tyle samochodów, tyle, tyle mieszkań, prawda, tyle, tyle lizaków na patyku. Nie. To zależy od ceny, możliwości produkcyjnej oraz innych atrakcyjnych lub mniej atrakcyjnych towarów. Kończymy z tą rozmową i jedziemy teraz dalej do tej ceny rynkowej. Otóż cena towaru na rynku jest ustalana przez tego, co sprzedaje, tylko on się musi dopasować do chcących kupić, no bo jak ustali za wysoką, wyższą niż rynkowa, no to sprzeda mniej swoich towarów. Czasem może płacić. Sprzedać trochę mniej, a za to po wyższej cenie. Ale generalnie rzecz biorąc, jest bardzo korzystne, kiedy się sprzedający dopasowuje do ceny rynkowej, co niektórym wydaje się pełnym absurdem. Weźmy taki przykład ze znanej piosenki pana Wojciecha Młynarskiego, jak teścią sprzedają, on gdzieś pomaga mu w tej sprzedaży, sprzedaje lody. No i tłum chce kupować te lody, prawda? No więc co robi teść? A tu teść podwaja tempo 6,40, 6,40. Zamiast sprzedać po 3,20, on nagle podnosi cenę na 6,40. Ale uwaga, on dalej sprzedaje po tej cenie. To znaczy, że cena 3,20 była za mała. Cała kolejka 100 osób na tym upale siedzieli i martwili się. Cena 6,40, być może przed kasą stoją tylko dwie osoby nieustannie. Jedna odejdzie, druga podejdzie, prawda? I ilość lodów sprzedanych będzie taka sama. To nie jest tak, że jak on podniósł do 6,40, jak to ciągle jest cena rynkowa, poniżej ceny rynkowej, to że ktoś dostanie mniej lodów. Nie. Lody dostanie dokładnie taka sama ilość osób po 6,40, jak i po 3,20. Tylko cena w 6,40 jest bardzo korzystna. Zaraz powiemy dlaczego. Otóż, proszę Państwa, po pierwsze dlatego, że ludzie nie muszą stać w kolejce i się zmarzyć, tylko kupią sobie, jeśli bardzo potrzebuje, nawet biedny, to wysupło te 3 dodatkowe złocisze i sobie te lody kupi na 6,40, ale jest inny bardzo ważny powód. Otóż, proszę Państwa, jeżeli ten teściu sprzedaje lody po 3,20, to tak na oko 2,50 zł to są jego koszty dowóz samochodem, prawda, kupienie tych lodów, produkowanie tych lodów, no nieważne. Natomiast 70 groszy to jest jego zysk. 70 groszy. Jeżeli cena jest 6,40, to w tym momencie jego zysk raptownie rośnie, prawda, bo to jest 4 zł praktycznie. Czyli czyli zysk teścia wzrósł 6-krotnie. Rozumiecie Państwo? 6-krotnie. To nie, że on jak podniósł cenę 2-krotnie, to jego zysk wzrósł 2-krotnie. Nie. Jego zysk wzrósł 6-krotnie. I teraz popatrzcie Państwo, jak wspaniale działa niewidzialna ręka rynku. Przecież jak piekarz podniósłby ceny bułeczek o 5 groszy, to on zarobi 2 razy tyle. A jednak on sprzedaje te bułeczki po 50, a nie po 55. Co, rząd mu każe? Nie. Tylko konkurent, drugi piekarz na drugim rogu ulicy, sprzedaje je po 50. I on musi sprzedać je też po 50. Mimo, że zarobiłby 6 razy tyle. To zobaczcie, jak to silnie działa ta konkurencja i żadna widzialna łapa rządu tego nie zastąpi. Jest to ta niewidzialna ręka rynku, wspaniały instrument, który powoduje, że ceny się utrzymują na poziomie cen rynkowych, a czasami nawet poniżej, bo jak człowiek zostanie z towarem, to sprzedaje poniżej ceny, byle tylko sprzedać, żeby się pozbyć tego towaru i kupić następne lody, bo lody mu się roztopią, prawda, na przykład. Także, proszę Państwa, to jest niesłychanie ważne, żeby zrozumieć, że ludzie no, nie muszą ingerować w rynek, rząd nie musi ingerować w rynek, bo to wszystko robi ta niewidzialna ręka rynku i to ona powoduje, że ceny nie idą w górę, a wbrew temu, co mówią socjaliści, którzy się na tym kompletnie nie znają. Proszę zrozumieć, że jeżeli by cenę obniżyć bardziej, to nic to nie pomoże. Ale podwyżka co daje? Jeżeli ten teścio sprzedaje to po 6,40, czyli zarabia gigantyczne pieniądze, gigantyczne, zarabia 5 razy tyle, prawda, 6 razy tyle, to natychmiast na drugi dzień
na tej samej plaży pojawi się 7 facetów sprzedających lody, no niestety już nie po 6,40, bo jak idzie tylu, to cena spadnie z tych 6,40, spadnie do może 3,80. Na drugi dzień, na drugi pojawi się już 7, już takie niewielkie, wielkie hopy, ale jeszcze 4 razy więcej niż gdzie indziej, 3 razy więcej niż gdzie indziej. No i teraz ta cena spadnie znów do 3,20. Czyli samo to podniesienie się ceny jest bardzo korzystne. To jest sygnał producentów, że ludzie bardzo chcą, potrzebują tego towaru tu i teraz i trzeba im ten towar dowieźć. Ta podwyżka cen to jest sygnał dla ludzi, że jest potrzeba ludzka, że ludzie czegoś bardzo chcą kupić. To jest niesłychanie ważny sygnał i żaden rząd tego nie zastąpi. Żaden rząd nie przyśle urzędnika, który będzie mówił, słuchajcie, tutaj na tej plaży potrzeba ludzi, trzeba podjąć uchwałę biura politycznego, prawda, które tam podejmie decyzję, że na plażach trzeba zwiększyć. To będzie trwało 2 lata. Prawda? Natomiast to działa natychmiast. Na drugi dzień ci ludzie się pojawią i już te ludzie będą mieli dostateczną ilość lodów. To wszystko rusza w sposób błyskawiczny i naturalny. I jeszcze raz mówię, nie można liczyć na ingerencję rządu. Ja był taki profesor, tak zwany, uważam, że profesor ekonomii, nazywał się Oskar Lange, miał nawet jakieś dyplomy, nagrody. Już wykańczał Polskę, na szczęście uznano go za dewianta i wyrzucono, pojechał do Indii i wykończył gospodarkę Indii jako doradca. Tutaj był taki okres, kiedy Indie budowały socjalizm. No i na szczęście już przestały, podobnie jak Chiny. No i on pojechał do Indii. Ten człowiek odkrył wspaniałą rzecz, komputer. Że komputer pomoże wprowadzić w życie socjalizm. No bo tak to było ciężko z tym socjalizmem, te ceny, prawda, już tam migają. A tutaj komputer, on już tak sobie pisał proroczo. Można będzie ustawić końcówkę komputera przy każdym straganie. No. Komputer by zbierał te wszystkie informacje, będzie liczył i nazajutrz obliczy rano, przed 7 rano, obliczy optymalne ceny, przy każdym straganie obliczy, jaka powinna być cena rynkowa i tę cenę rynkową wydrukuje i postawi przy każdym straganie. I to jest bardzo genialne, tylko ten geniusz, który zresztą jego po pierwsze figuruje jeszcze we Wrocławiu, na szczęście małe, ten geniusz nie odpowiedział na jedno pytanie. No dobrze, być może, że komputer potrafi to idealnie naśladować cenę rynkową, ale po co on, ten komputer, po co on ma naśladować cenę rynkową, skoro on się sama ustali, tak, prawda? Także to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Po co ten człowiek ma ten rynek naprawiać? To wszystko ludzie, działając we własnym interesie, działają automatycznie, bez pomocy rządu. Jak zaczęła transformacja w Polsce, czyli to było przed rokiem 80, gdzieś tak 77-8, ukazał się w piśmie partyjnym Nowe Drogi, czytali tylko partyjni, normalny człowiek tego nie czytał, ja to przypadkiem znalazłem już wiele lat potem, z czasów komuny nikt z nas nie czytał pism PZPR-u, było to poniżej godności normalnego człowieka, mimo że byłem członkiem Sojuszniczej Partii SD, ale nikt tego nie czytał. Była to praca profesora Mazura, którego osobiście znałem. Osobiście znałem, bardzo, bardzo mądry człowiek, już nie żyje, świętej pamięci. I profesor Marian Mazur, nie pomylić, z równie wybitnym Mazurem, matematykiem. I on napisał takie przygody, opowiadał o budowie dworca centralnego w Warszawie, że przy budowie dworca zrobiono innowacje, wprowadzono komputery i komputer miał fotokomórki, prawda, patrzył, ile osób stoi przy jakiej kasie, prawda, i przy wejściu wydawał każdemu numerek do tej kasy, przy której on najszybciej kupi towar. Znaczy kupi bilet. I ten system działał znakomicie, proszę Państwa, aż do momentu, kiedy się popsuł. Co się okazało? Kolejki przed kasami dalej były równe. Także, proszę Państwa, to wszystko, co rząd robi, to jest w najlepszym razie niepotrzebne, bo ludzie sami to zrobią, ale niestety na ogół jest to również przeszkadzanie w gospodarce, na przykład ustawienie ceny minimalnej, czy na przykład minimalnej ceny na pracę, prawda? To spowoduje, że część ludzi, tych niżej kwalifikowanych, tacy straci, no bo pójdą na bezrobocie. Nie będzie zapotrzebowania na ich pracę, dokładnie tak samo, jak nie ma
zapotrzebowania na zbyt drogie buty, prawda? Jakżeś mówili o tych butach, że których cena rynkowa jest 100, a ktoś chce sprzedać za 150, no to część tych butów nikt nie kupi. I jeżeli cena rynkowa pracy jakiegoś człowieka, to ma dwie lewe ręce załóżmy, albo coś takiego, i jego cena rynkowa, jego pracy wynosi 1200, a ustalimy ją na 2000, no to po prostu część z tych ludzi, właściwie wszyscy ci ludzie pracę stracą i na miejsce dwóch takich zatrudni się jednego, który zrobi to za 2000, ale tych dwóch pójdzie na bezrobocie. I na zakończenie, to jest w interesie tego człowieka zdolnego, który umie zrobić roboty za tych dwóch, weźmie 2000, natomiast tych dwóch po 1000, no to na ogół nie będą kwalifikowani, młodzi ludzie i tak dalej, i oni tę pracę stracą, nie dostaną tej pracy. I właśnie przez to ludzie mówią, że teraz pracy nie może dostać, młody człowiek po studiach nie może pracy dostać, no bo właśnie działają związki zawodowe i ustalają te płace minimalne, również takie branżowe, i w wyniku tego dla młodych ludzi, którzy są konkurencją dla tych ludzi, nie ma pracy. No ale o tym pomówimy kiedy indziej, o bezrobociu i innych takich sprawach. Kiedy indziej. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się.